Maturę międzynarodową w Polsce zdaje rocznie kilkuset uczniów. Taką możliwość daje w kraju zaledwie kilkadziesiąt szkół. O uruchomienie matury międzynarodowej w naszym mieście ubiegają się pierwsze i drugie liceum ogólnokształcące. Uważam, że to jest to naprawdę bardzo prestiżowe działanie, a jak to prestiżowe działania, Suwałki myślę, że mają takich wybitnych uczniów, którzy na pewno by się chcieliby wziąć udział w takim projekcie. Dla ucznia korzyści płynące z matury międzynarodowej są ogromne. Program matury międzynarodowej jest programem, który stawia na praktykę, czyli praktyczne rozwiązywanie problemów, a nie uczenie się teorii wiedzy na pamięć. I to jest przede wszystkim dobre. Dodatkowo wykorzystuje język angielski jako narzędzie do pracy. Narzędzie do pracy we wszystkich przedmiotach. Wprowadzenie szkoły do programu IB nie jest łatwe i tanie. Sam proces rekrutacyjny dla placówki to wydatek rzędu kilku tysięcy euro. Do tego trzeba mieć jeszcze odpowiednio przygotowaną kadrę. Warunkiem, który na pewno trzeba spełniać, który szkoła musi spełniać, to musi mieć odpowiednią kadrę dydaktyczną. Doświadczoną kadrę dydaktyczną, która jest wykształcona zarówno w kierunku swoim, nauczyciele wykształceni są kierunkowo, ale również mają potwierdzone umiejętności języka angielskiego, nauczania w języku angielskim. Więc posiadanie takiej kadry to jeden z podstawowych warunków, bo oczywiście wszystkie przedmioty prowadzone w ramach programu IB to są przedmioty prowadzone w języku angielskim. Program matury IB diametralnie różni się od polskiego kształcenia w szkole średniej. W przypadku międzynarodowej matury uczeń wybiera wyłącznie 6 przedmiotów, których uczy się przez okres 2 lat. Połowa z nich musi być na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowa jest nauka języka ojczystego, języka obcego, najczęściej jest to język angielski, oraz matematyki. Do tego zestawu dobiera się przedmioty z listy nauk społecznych i eksperymentalnych lub artystycznych. Ponadto obowiązkowe są 3 kursy – filozoficzny, badawczy i program rozwoju osobistego. Dyplom IB otwiera drzwi uczelni praktycznie na całym świecie. Na wielu polskich uczelniach daje dodatkowe punkty.